Siemaneczko, z tej strony Patol. W tym odcinku pokażę Wam najlepszy build pod pułapki dla budowniczego. Także zostawcie łapeczkę oraz subika. No i lecimy. Ok, lecimy do zespołu bohaterów. Jako dowódcę wybrałem sobie ciężką bazę Kyle, który w proficie ma, jeżeli wrogowie giną w polu działania bazy, generuje ona energię. Po 30 likwidacjach w bazie następuje eksplozja, która odrzuca wrogów i zadaje określoną liczbę punktów bazowych. No tutaj nam Epic Games nie podało obrażeń od energii wrogom w promieniu następującej liczby pól 5. Pod profit drużynowy wziąłem sobie podkręcone pułapki, które dają za każdego budowniczego wrzuconego do drużyny wsparcia. Zwiększa nam obrażenia pułapek wzmocnionych przez bazę o 8,5%. No, możemy sobie to zaokrąglić do 9%, no i 9 razy 5 i wychodzi nam 45% więcej obrażeń zadawane przez pułapki. Oczywiście to dotyczy tylko w polu baza, tak? Do drużyny wsparcia dałem sobie maszynistkę Torę, która ma w proficie podłogi pod napięciem, czyli wrogowie stojący na budowlach w zasięgu działania bazy otrzymują 12,7 punkta bazowych obrażeń od energii co 5 sekund. Pod drugie wsparcie dałem sobie mocarno bazy Knox, który ma w proficie modulację mocy. Budowle w zasięgu działania bazy odzyskują 4% maksymalnej wytrzymałości co 10 sekund. Czyli nam po prostu naprawia budynki co 10 sekund. Więc to też jest oczywiście spoko rzecz. Pod trzecie wsparcie dałem sobie Króla Lodu, który ma profit zamrożony zamek, w którym wrogowie stojący na budowlach w zasięgu działania bazy zostają spętani o 15%. Pod czwarty profit wsparcia dałem sobie Mega Gazę Kyle, który ma w proficie Mega Bazę, która zwiększa łączność bazy o 1, czyli po prostu mamy większą bazę o większą ilość po prostu pól. Ok. I pod ostatnim wsparcie dałem sobie maszynistkę Harper, która daje tutaj w proficie mocne pułapki i zwiększa trwałość pułapek o 17,5%. No możemy sobie zaokrąglić do 18%, więc to również jest spoko rzecz. Okej. No i mam oczywiście tutaj, tak jak widzicie, ładnie tutaj zrobiony bildzik, bardzo spoko. No i teraz sobie przejdźmy może do burzóweczki. Przetestujemy sobie to na burzówce na jednej fali na Twinpixie 7, bo mam w sumie w zadaniach zrobić ją, także spróbujemy sobie, przetestujemy tylko, no i widzimy się za chwilkę oczywiście. Ok, odpaliła nam się tutaj mapka, no i zaczynamy od razu, bez żadnego tam przedłużania. Nie będziemy nawet wysyłać tutaj próśb o pomoc, bo to nie ma sensu. Burzóweczki zazwyczaj lepiej robić po prostu samemu, jak już macie porobione różne tunele. Ok, no i teraz sobie postawimy bazę w takim oczywiście dogodnym miejscu w sumie, żeby więcej tutaj nam zahaczyło do bazy naszej. Ok, no i jak widzicie, tutaj trapy mam pomieszane, mam trochę 106, trochę 130, no ale patrzcie sami, te pustaki to po prostu giną od razu. Niekiedy zdarza się, że jakiś mgielny przejdzie, gruchotacz może też sobie przejść, ale wiecie, no gruchotacz ma po prostu trochę więcej hapsów, ale jak widzicie, wszystko elegancko schodzi, wy praktycznie nie musicie nic robić, bo pułapki robią to po prostu za was. To jest Twinpix 7 oczywiście, także już troszeczkę mocniejsze są te pustaki. No jak widzicie, jest wszystko elegancko. No i tutaj co do pułapek, to tylko mam dynama, gazoweczki oraz wysuwane kolce podłogowe ustawione. No i jak widzicie, no, elegancko wszystko schodzi.
Nic się nie przedostaje. O dziwo, grochotaczy żadnych póki co nie ma. Ale to w sumie dobrze. Dobra, no i w sumie to tyle. Także jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapeczkę, no i przetestujcie to u siebie oczywiście. Także trzymajcie się, cześć.